Powolutku jedź, bo może uda nam się zaparkować prostopadle przodem. No nie ma za bardzo miejsca. Tak, podjeżdżamy pod ciekawe skrzyżowanie, gdzie z lewej strony do samego końca, jak widać, Marta, ty jako kierowca nie masz widoczności. Prawda? Tak. Generalnie nie jest to specjalnie skomplikowane skrzyżowanie, tym bardziej, że jedziemy na wprost, ale tak. Słaba widoczność, więc co trzeba zrobić, Marta? Tak jest. I mocno się wychyl, i wolno, wolno, czyli to sprzęgło twoje, nieszczęsne. Teraz lepsza widoczność, prawda? Wystarczyło, że troszeczkę podjechałaś, wychylić się zawsze musisz, bo to ci zapewni lepszą widoczność. W takim momencie. Tak. Dobrze, proszę, skręcamy w prawo na skrzyżowaniu. Kto tu ma pierwszeństwo? Szybko, Marta. Tak? Czyli kto ma pierwszeństwo? Ale ten samochód, który jechał, czy ty? Dobrze. Tak. Do jakiego skrzyżowania się zbliżasz? Kto ma będzie miał pierwszeństwo? Nie ja, myślę ci jadący prostopadle do mnie. Tak, czyli zbliżamy się do drogi z pierwszeństwem przejazdu. O, i tu masz plusa dużego, bo zachowałaś się bardzo fajnie. Nie możemy kontynuować jazdy. Mamy przed sobą ścieżkę do rowerzystów. Widać, rowerzysta akurat przejeżdża. Mamy super. Zwolniło się miejsce? Tak, nic nie mówiłem, że skręcamy. Tylko, że wolno. Podjazdy są wolne pod drogę z pierwszeństwem. Dobrze, Marta, zatrzymaj się na sekundkę. Teraz tak.